spotkaniu miałem szansę zaprezentować w Łodzi działania Krakowa związane z zielenią. W Krakowie, jeżeli chodzi o zieleń, od przynajmniej 2 lat bardzo dużo się dzieje. Realizujemy zadania związane z błękitno-zieloną infrastrukturą. Są to plany związane z budową zbiornika wodnego, ale też przykłady budowy ogrodu deszczowego przy realizacji parku Stacja Wisła. Takie działania krakowskie to również Łąki Kwietne, których jesteśmy liderem. To również nowe inwestycje duże, wykupy terenów pod zieleń, czy również sadzenie drzew. Takim przykładem ostatnio jest posadzenie dębu wolności. Takie spotkania jak dziś to również okazja do wymiany doświadczeń. W polskich miastach wiele się dzieje, zieleń jest coraz bardziej doceniana. Również widać to w Łodzi i taka wymiana doświadczeń, możliwość spotkania, porozmawiania, podyskutowania, również w formie warsztatów, co jest bardzo ważne, no to wszystko powoduje to, że to wiedza, doświadczenie no coraz lepiej służy do wykorzystania właśnie takiego praktycznego, co jest niezmiernie ważne w kontekście jeszcze przygotowań miast do adaptacji do zmian klimatu, gdzie można w ramach funduszy unijnych pozyskać duże środki na realizację tych zadań. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z przedstawicielami gminy i samorządów w celu porozmawiania, podyskutowania o tym, jak możemy rozbudowywać błękitno-zieloną infrastrukturę w mieście, które ma mnóstwo terenów, które do takich działań się świetnie nadają. Myślimy o tym, że można by pozyskiwać nowe środki i na bazie partycypacji mieszkańców przebudować nieco wizerunek tego miasta i spowodować, że nasze 22 rzeki wraz z deszczówką staną się jego bardzo istotnym elementem. Jest to o tyle cenne, że teraz mamy programy i rewitalizacji miasta, i przygotowania do Expo Horticulture. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian i zaprezentowania Łodzi. W tej chwili po zakończeniu kursów i wykładów chcielibyśmy przeprowadzić warsztaty, w czasie których chcemy stworzyć mapy myślowe tego, jak postrzegamy ryzyko środowiskowe dla miasta, jakie elementy są dla nas ważne i czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób poradzić sobie z tym ryzykiem środowiskowym, wykorzystując nasze doświadczenia.